Paweł Paczkowski jest z nami. Pawle, to dobre przetarcie zespół Bahrajnu przed następnym rywalem, już takim znacznie silniejszym, czyli Białorusią? Tak, wydaje mi się, że tak, ale też nie bagatelizowałbym umiejętności drużyny z Bahrajnu, bo według mnie indywidualnie, jak i zespołowo, to była całkiem ciekawa drużyna, która dzisiaj pokazała, że potrafi grać piłkę ręczną. A tobie jak się grało z takim właśnie rywalem, dość takim, no zawsze nietypowym dla nas, bo to taka wysunięta zawsze obrona, troszeczkę chaosu, takiego improwizacji? Dobrze, no ja przede wszystkim się cieszę, że dzisiaj drużyna zafunkcjonowała i przećwiczyliśmy elementy taktyczne, które na pewno nam się kiedyś przydadzą i wzbogaciliśmy się o doświadczenie, które jest nam niezbędne. A właśnie dzisiaj jaki był główny cel, jaka taktyka na Bahrajn? No przede wszystkim wygrać, zagrać twardo w obronie, nie popełniać niepotrzebnych błędów w ataku i myślę, że to się w pełni udało. Była okazja, żeby choć chwilę Białoruś zobaczyć dzisiaj? No tak, byliśmy wcześniej tutaj na hali, ale też znamy tą drużynę bardzo dobrze, głównie przez pryzmat meczów, które graliśmy z nimi w eliminacjach do mistrzostw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.